Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnym materiale związanym z World of Warships na kanale. W sumie na tym kanale nie ma nic innego. Także dzisiaj omówimy sobie to, czy Błyskawica, moi drodzy, czyli jeden z naszych nielicznych niestety w grze polskich okrętów, nadal jest w stanie konkurować z tym, co się pojawiło przez te lata, kiedy on tutaj jest dostępny. Błyskawica jest obecna w grze już od 5 lat niemalże, bo pojawiła się w grudniu 2015 roku, mamy, przypominam, dla niezorientowanych 2020. Także sporo się zmieniło, sporo nowych okrętów doszło. Czasy świetności Błyskawicy to był moment, kiedy można było strzelać z zasięgu większego niż zasięg wykrycia okrętu. Także powiedzmy, że Błyskawica była wykrywalna z, nie wiem, tam 10 km powiedzmy, a zasięg jej ognia wynosił 12 km. Jak strzelaliśmy z 12 km, no to przeciwnik widział tylko grat lecących w jego kierunku pocisków, a nie widział tego, kto do niego strzela. I wtedy Błyskawica była totalnie OP okrętem. Kiedy ja zaczynałem grę, no to jak widziałem błyskawicę po drugiej stronie u przeciwnika, pływałem sobie jakimiś tam szóstkami, piątkami czy innym dziadostwem, no to mówię, o kurde, będzie problem, będzie wyzwanie. Błyskawica to nie był okręt, który można było sobie zlekceważyć, ale minęło, tak jak już wspomniałem, 5 lat, także w grze zmieniło się dużo, dużo nowych okrętów doszło, także musimy sobie te poglądy zrewidować. I czy Błyskawica nadal po 5 latach obecności swojej w World of Warships jest okrętem wartym uwagi? Czy warto sobie ten okręt kupić i jakim grać, żeby grać się w miarę sensownie i skutecznie? No to na to pytanie sobie właśnie odpowiemy w tym materiale, na te pytania, bo to kilka tego. Także będziemy sobie omawiać, jak tym okrętem grać, żeby go jako tako rozsądnie wykorzystać. Błyskawica swego czasu, no dosyć niedawno, dostała pewne buffy. Artyleria zyskała skrócone przeładowanie o pół sekundy, przy czym jeżeli mamy na kapitanie podstawowy trening artyleryjski, to nasze przeładowanie będzie wynosiło sekund 5,4. Także to nie jest najgorszy wynik. Dział mamy 7, to też nie jest źle. Szansa na pożar wynosi 9% i to jest szansa na pożar podawana wam z założeniem sygnałów, które zwiększają o 0,5% dla takiego kalibru szansę na pożar, czyli bazowo jest 8. Można dodać jeszcze 2% z eksperta w wyburzaniu. Wtedy będziemy mieli 11% przy szybkostrzelności 5-4 sekundy i czy szybkostrzelności w czasie przeładowania. I możemy maksymalnie dociągnąć to do zasięgu 14,4 km. Tak jak widzicie, ja właśnie gram w takim ustawieniu, czyli mam zaawansowany trening strzelecki i podstawowy, żeby skrócić czas przeładowania. Zrezygnowałem tutaj nawet z eksperta przeżywalności, żeby mieć te 350 punktów więcej na poziom i mam ten okręt zrobiony typowo do gry na dużym dystansie. On był szybki i jest szybki, to jest jeden z najszybszych okrętów na tym tierze. I w związku z tym przeciwnikowi jest go ciężko trafić, często się to kończy właśnie tak, że przeciwnik widząc błyskawicę po prostu ją olewa i do niej w ogóle nie strzela, bo wie, że i tak będzie bardzo ciężko trafić. Do tego mamy dym, może nie trwający jakoś szczególnie długo, ale mamy tutaj dym, który nam trwa 85 sekund. Rozstawia się sekund 20, także możemy sobie ładną zasłonę rozciągnąć przez te 20 sekund. Możemy się w niej ruszać, także żeby zmniejszyć ryzyko dostania torpedy na ryj, albo po prostu ktoś nas tam rozstrzela, będzie widział skąd strzelamy. Także okręt sam w sobie, mimo upływu lat, wydaje mi się, że dużo nie stracił. Nie został jakoś potężnie zbuffowany, bo kamuflaż tu jest jednym z największych problemów. Z ekspertem w kamuflażu mamy 6,8 km wykrywalność z powierzchni, przy czym nasze uzbrojenie torpedowe ma zasięg tylko 8 km, także 1,2 km mamy tutaj zapasu. Nie jest to dużo, ale często wystarczy, przy czym też warto wziąć pod uwagę to, że nasze uzbrojenie torpedowe to są tylko dwie potrójne wyrzutnie. Zasięg 8 km, torpedy również do szybkich nie należą, o 57 węzłów, także jedne z wolniejszych, no i przeładowuje nam się to 70 sekund. Oczywiście w moim wariancie jest to w żaden sposób nie poprawione przez eksperta uzbrojenia torpedowego, bo mam wszystko zrobione pod artylerię. Ale w ostateczności jesteśmy w stanie z tego okrętu coś tam jeszcze storpedować, nawet zrobiąc to z niewidki. Oczywiście torpedy mamy wolne, ale zadają jako tako rozsądny damage. 15 prawie tysięcy, 14 400 dokładnie. I w ostateczności, jak już nie jesteśmy w stanie strzelać, mamy mało HP, no to możemy próbować przeciwnika torpedować. 6 torped to nie jest dużo, ale jednak jest to arsenał, którego nie wolno ignorować, no bo dewastować może.
Nawet opis na Wikipedii World of Warships mówi o tym, że błyskawica w rzeczywistości, wchodząc do służby, była jednym z najpotężniejszych okrętów swych czasów. Miała niesamowicie mocną obronę przeciwlotniczą, ale niestety w grze nie mamy tego za bardzo odzwierciedlonego. Jeżeli chodzi o pelotkę, to mamy tutaj 4 podwójne działka 13 mm i 2 podwójne stanowiska Boforsów 40 mm, także no nie jest tego dużo. A błyskawica w świecie rzeczywistym naprawdę mogła się poszczycić porządnym uzbrojeniem przeciwlotniczym, a tutaj będziemy mieli z samolotami raczej spory problem. Manewrowość. Duży promień skrętu 610 metrów, prędkość maksymalną 41 węzłów, przy czym przypominam bez włączonego dopalania, które daje nam zwiększenie prędkości okrętu o 8%, także no zawsze troszeczkę szybciej. Możemy sobie szybko dopływać do jakichś tam stref kluczowych. Oczywiście nie jest to taka prędkość jak mają francuskie niszczyciele, ale nadal jesteśmy dosyć szybkim okrętem i my jesteśmy sobie w stanie tutaj sensownie poradzić. Obejrzymy sobie do końca bitwę i pokażę wam kapitana, jak mam zrobionego, żebyście mieli tutaj podgląd na to, na jakiej podstawie ja wam to wszystko mówię. Mogę wam to jeszcze opowiedzieć w międzyczasie. Za jeden punkt mam zapobiegawcze utrzymanie, czyli perk, który mi tutaj zmniejsza ryzyko poważnego uszkodzenia głównych wież, torped, układu sterowania silnika. Ostatni bastion, czyli coś, co na dedeku zawsze musimy mieć. Potem adrenalinka. Nadzorca, żeby mieć więcej dymów, bo przy zasięgu 14,4 możemy z tego dymu sobie korzystać w miarę sensownie. Mamy większy wybór celów i możemy przez dłuższy czas strzelać do przeciwnika za darmo. Pozostaje jedynie zarządzać jakoś tam rozsądnie tym, kto nam tego przeciwnika będzie świecił. Tutaj akurat w tej bitwie się tym za mocno nie wykazałem, bo dymiłem się w miejscach, gdzie nie miałem spota na przeciwnika i był problem z ostrzałem. Także, ale warto mieć ten dym jeden więcej. Co dalej? Mam jeszcze podstawowy trening strzelecki, który mi skraca czas przeładowania dział o 10%. Można by tu wziąć również eksperta w wyburzaniu, można by wziąć eksperta przeżywalności, żeby ten okręt dłużej żył, jeżeli chcecie bardziej na blisko walczyć. Ale ja mam taką wersję do grania na spokojnie, na daleko, także żeby tutaj za bardzo się w walkę na bliskich dystansach nie wiązać. To mam jeszcze perka zaawansowany trening strzelecki, także... No i oczywiście kamuflaż, bo tutaj bez tego byłoby trochę ciężko, a tak na 6-8 km już widzicie przeciwnikowi znikamy. Tych pożarów może nie będzie jakoś kosmicznie dużo, ale szybkostrzelność, liczba dział naprawdę pozwala nam te kilka tych pożarów, czy kilkanaście, nawet jeżeli dobrze polosuje, w bitwie wbić. No i do tego możemy jeszcze przeciwnikowi posłać torpedki. Tutaj mamy idealną sytuację, Pomern się ugasił, także widzicie, że bitwa na dziewiątkach. Pomern nam się zgasił. Dostał jeszcze dwa pożary i teraz płyną w jego kierunku jeszcze torpedy. Dostaje jedno, drugie zalanie, no i gość jest praktycznie ugotowany. Także przypominam, że okręt, który ma hydro na pokładzie, więc jak widać, okręt sam widech nie wygrywa. Trzeba jeszcze wiedzieć, jak go wykorzystać. Niektórzy pytają o to, czy brać Iwchę na błyskawicę. Powiem wam tak, błyskawica bez Iwchę jest w stanie wbijać salwy po około 3000, jeżeli dobrze trafimy w niszczyciel. Mówię o niszczycielach. Ale jeżeli mamy Iwchę, to mamy praktycznie zagwarantowaną taką skuteczność co salwę. Z tym, że Iwchę to jest aż 4 punkty. No i pytanie, czy my chcemy być dedekiem, który będzie walczył na blisko z innymi niszczycielami. Tu w tej bitwie już za wiele nie zobaczymy, bo już byłem zbyt daleko od przeciwnika, żeby dogonić cokolwiek i coś tu postrzelać. Przewaga naszej drużyny już na tyle wyraźna, że mogliśmy sobie spokojnie to odpuścić. Także wam tu jeszcze zaprezentuję tylko moduły kapitana. I w tym materiale to powolutku będzie wszystko. Także czy błyskawica straciła na swoim uroku i na użyteczności w grze przez te 5 lat? Powiem szczerze, że no... Nie jest to okręt jakiś wybitnie prosty, który sam będzie klepał wyniki, ale nie jest to też okręt, który możemy sobie w bitwie zlekceważyć. Pula HP nie jest najgorsza, możemy to oczywiście jeszcze podbić. Tak jak wam wspominałem, mój kapitan wygląda następująco. Można tutaj zrobić jeszcze sobie eksperta w przeżywalności, tak jak mówiłem, eksperta w wyburzaniu, ale to no coś trzeba tutaj poświęcić. Możemy poświęcić na przykład większy zasięg na korzyść większej szansy na pożar. Z tym, że bez tych 20% to będzie spora różnica, a tak mamy 14,4, większa możliwość doboru celów, większe bezpieczeństwo w bitwie, nie musimy po prostu tak aż blisko do przeciwnika podchodzić, żeby mu jakąś skutecznie krzywdę tym ogniem artyleryjskim robić. Torpedy, przypominam, no
1,2 km zapasu, jeżeli chodzi o wykrywalność, także tutaj w ostateczności możemy ich użyć. Mamy ich mało, ale błyskawica, gdybym miał teraz ocenić ten okręt, no to dałbym mu takie 6,5 na 10, no myślę, że maksymalnie. Okręt nie jest zły, ale trzeba umieć nim grać i wtedy możemy wyciskać na nim fajne wyniki. Czy poleciłbym jakiś inny niszczyciel premium na siódemce? Zaraz sobie tutaj zerkniemy jeszcze szybko, co tu mamy na siódemeczce. 7, same niszczareczki. No to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o konkurencję, no to artyleryjczykiem najlepszym będzie tutaj, wydaje mi się, że Hajda. Bo te działa biją bardzo mocno. Ona ma tutaj ile? 1900, a błyskawica ma ile? 1700, to 200 punktów na jednym pocisku mamy różnicy. Przy czym tu mamy 7 rurek, tu mamy rurek 6. Reload 4,5, tutaj troszeczkę dłużej, 5,4, także drobna różnica. Ale błyskawica nadal jest okrętem wartym zakupu, nadal jest okrętem, na który można się fajnie bawić, zrobić fajny wynik, ale no nie jest taka prosta, że sama będzie ten wynik nam klepać, bo sobie coś tam jakoś sensownie wykorzystamy ten okręt. Torpedy są sytuacyjne, artyleria też wymaga pewnych poświęceń, jak widać z kapitana, ale okręt nadal jest dobry, także gdybym miał oceniać, no to tak jak mówiłem, 6,5 to jest maksymalna wartość, jaką jestem w stanie dać, ale myślę, że 6 z czystym sumieniem mogę dać. Nie, dobra, niech będzie 6,5 na 10, także okręt nadal potrafiący dać sporo frajdy, sporo w bitwie zdziałać, ale trzeba odpowiednio nim zagrać. Nie jest to okręt dla każdego, ale jest to okręt nadal, pomimo upływu tych 5 lat w grze, nadal dobry. No i z mojej strony w tym materiale to jest, moi drodzy, wszystko. Do usłyszenia i na razie.